Witaj, Mojżeszu. Ja mam takie pytanie do ciebie. Jest nas tutaj jakieś 60 tysięcy. I tak sobie chodzimy po tej pustyni, chodzimy od 2 miesięcy. No i się chciałem ciebie zapytać, nie mogłeś mi powiedzieć, dokąd mam iść? W prawo, w lewo, prosto. Nie wiedziałeś, w którą stronę należało iść, żeby dojść do jakiegoś miasta? Żebyśmy nie musieli codziennie od 2 miesięcy, przypominam, przeżywać agonii tułaczki po bezkresnej pustyni? Ja od 2 miesięcy, mniej więcej co pół godziny, mówię tym wszystkim biednym ludziom, że no, słuchajcie, już niedługo, tu zaraz dojdziemy za tą wydmą, tam będzie szczęście, będzie słońce, będzie woda i odpoczynek, no. I wiesz, co tam jest za tą wydmą? Jebana druga wydma jest. I tak od 2 miesięcy, stary, co ja mam tym ludziom mówić? Wiem, że macie poparzenia 3. stopnia i udary przynajmniej 2 razy dziennie, ale słuchajcie, będzie manna z nieba w przyszłym tygodniu. Co wy na to? Bo ja się strasznie cieszę. 2 miesiące chodzę po pustyni, chłopie. Ja mam 71 lat. To nie jest tak, że jak my w końcu dojdziemy do tej ziemi obiecanej, to ja sobie trochę odpocznę i skorzystam z życia. Nie! Ja umrę w przeciągu najbliższych 2 lat. Góra. To był ten twój wielki plan? Mojżeszu, idź teraz do ludzi i daj im moje przykazania. A, czekaj, bo ja w ogóle od tego chciałem zacząć. Tak. No, bo się nieźle uśmiałem, jak to dostałem. Mojżeszu... Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Nie będziesz używał imienia Pana Boga swego nadaremnie. Zaczynasz od siebie? Spoko. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił. A w jakim celu? No... Czci ojca swego i matkę swoją. A, widzisz. Bo do tej pory to ich obrażałem codziennie i wyzywałem. To teraz będę wiedział, że tak nie można. No bo nie można. Czekaj, bo następne 3 są naprawdę niezłe. Nie zabijaj, nie cudzołóż i nie kradnij. Serio? Tobie się zdaje, że gdybyśmy przez te ostatnie 2 miesiące zabijali, cudzołożyli i kradli, to ktoś by się tu jeszcze ostał? Myślałeś, że nie wpadliśmy na to, że zabijanie, cudzołożenie i kradzieże nie są wskazane, jeśli się chce zbudować szczęśliwe społeczeństwo? Spoko. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Nie pożądaj żony bliźniego swego, ani żadnej rzeczy, która jego jest. Ktoś ci to wymyślił, co? Przyznaj się. Czy rzeczywiście sam na to wpadłeś? Bo to w ogóle zmienia wszystko w moim życiu. Ja naprawdę nie wiedziałem, co jest dobre, a co złe, dopóki nie dostałem tych cennych wskazówek. Mojżeszu, czekaj, bo jeszcze nie skończyłem, jeszcze ostatnie 5. Szczotkuj zęby przynajmniej 2 razy dziennie, podcieraj się ręką prawą bądź lewą, jak ci będzie wygodniej, nie licz ubikacji, gdyż brud i zarazki, śpij na leżąco, jedz śniadania, gdyż zdrowe są one i smaczne. Znaczy... nie lubisz śniadań? Słucham? Mojżeszu, ale... wyprowadziłem was z ziemi egipskiej. Ja nie bardzo wiem, co ma piernik do wiatraka, ale no tak, wyprowadziłeś nas, bo kazałeś nam iść do ziemi obiecanej. No i rozstąpiłem wody Morza Czerwonego. Tak, bo kazałeś nam iść do ziemi obiecanej. No, jak byliście głodni, to dałem wam mannę z nieba. No tak, ale to ja tę mannę musiałem później wybierać z piachu! No, jak stuknąłeś kijkiem w kamień, to nie trysnęła woda źródlana? No może i trysnęła woda, ale czy ty w ogóle słuchasz tego, co ja do ciebie mówię? Mojżeszu, ja nie za bardzo mogę teraz rozmawiać. Wiesz, aha, bo zajęty jesteś. Aha, nie, no sorry, sytuacja... to w ogóle przepraszam, że zajmuję twój cenny czas. Leć! Taki meeting i wiesz, i tam kolega. Nie, Mojżeszu, ja się do ciebie odezwę później, wiesz, tam przez krzew. Przez krzew. To... dobra, to ja będę czekał przy krzewie. Taki płonący krzew. Dobra. Taki fajny efekt. Płonący krzew. Kochani, słuchajcie, bo widziałem się z Bogiem. Nie, no przecież wezmą mnie za wariata. Dobra. Kochani, Bóg mi się objawił. No i generalnie dał mi takie ni to prawa, ni to zasady, no takie wskazówki, powiedzmy. 10 takich właśnie uwarunkowań, powiedzmy. No i żebyśmy teraz właśnie ich przestrzegali. A jakbyście chcieli wiedzieć, kiedy dojdziemy do tej ziemi obiecanej, to jeszcze nie dojdziemy jeszcze w najbliższym czasie, słuchajcie. Takie mam przeczucie, że jeszcze troszkę nam to zajmie.